To dla tych z Państwa, którzy włączyli radio właśnie teraz, przypomnę, o czym będziemy rozmawiać w tej chwili. Cymbały czerpiące wiedzę z Facebooka. Tak o ludziach jeszcze niezaszczepionych mówi prezydent Poznania. Chciałby też segregować ludzi na tych, którym wolno wejść do kawiarni, restauracji czy na siłownię, i tych, którzy mieliby tam zakaz wstępu. Czy prezydent ma rację? No właśnie, o tym już teraz rozmawiam z naszym kolejnym gościem, a jest nim dziennikarz, publicysta, prezes zarządu portalu nowypoznań.pl Piotr Barłukowski. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana redaktora, witam państwa. Ja rozumiem, że spór o szczepionki nas dzieli. Jestem nawet gotów przyjąć, że może pan prezydent ma rację, zachęcając do szczepień, ale czy ma prawo jako polityk, jako urzędnik utrzymywany, no przecież jakby nie patrzeć, z naszych podatków, obrażać niezaszczepionych mieszkańców miasta? Jest dokładnie tak, jak pan sugeruje. Ja też jestem osobą zaszczepioną, jestem promotorem szczepień. Moim zdaniem powinniśmy się szczepić, ale z drugiej strony szanuję różne decyzje moich współobywateli. No i myślę sobie, że w szczególności prezydent Poznania powinien cechować się takim właśnie szacunkiem. To są wszystko, że tak powiem, jego klienci, podopieczni pana prezydenta, poznaniacy, obywatele tego miasta. I no jakże można ich w taki oto sposób segregować? Ale panie redaktorze, bo dzisiaj pokazała się pewna informacja, która pokazuje pewne spektrum, pewną całość, spójność narracji, w którą wpisał się swoją reakcją segregacyjną, swoją reakcją alergiczną na część obywateli Poznania, na ich zachowania, wpisał się w pewną właśnie narrację prezydent Poznania, Jaśkowiak. Otóż burmistrz Chicago, Lori Lightfoot, lekką stopą, to znaczy lekką ręką, wyrzuciła z konferencji prasowej swojej, to jest burmistrz dużego miasta amerykańskiego, wszystkich białych dziennikarzy, nie zaprosiła ich na tą konferencję i powiedziała, że nie będzie rozmawiała z białymi dziennikarzami. I teraz, no, ja tu widzę pewne junkcje, pewną wspólnotę, no bo czym innym jest takie segregowanie obywateli? Nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, nawet jeśli mają różną opinię, to należy im to tłumaczyć. Wszyscy mamy pewne prawa. Tak, tak samo burmistrz Chicago nie może odrzucić białych dziennikarzy, nie może nie odpowiadać na jej pytanie, pełniąc funkcję publiczną, tak samo ich pytania, tak samo pan prezydent Jaśkowiak nie może w ten sposób traktować części obywateli Poznania. Oczywiście jego misją jest, ja tak to też rozumiem, też tak rozumiem swoją obywatelskość, tłumaczenie ludziom, że warto się zaszczepić, że jest to ważne, szczególnie w pewnych grupach. Tak, dlatego zaznaczyłem na początku, że to jest jakby zupełnie inna dyskusja, prawda, tak, o sama szczepionka. Natomiast no to używanie tych słów, ale prezydent poszedł dalej, nie wiem, czy pan doczytał, bo widziałby także możliwość wykluczania ludzi niezaszczepionych, czyli takiej swoistej segregacji. Proponuje obowiązkowe szczepienie dla wszystkich, a jednocześnie niezaszczepionych chce na przykład pozbawić możliwości korzystania z hoteli, restauracji, nie wiem, kawiarni, siłowni i tak dalej. No dokładnie. Jeszcze zdaje się, że nie chce ich przyjmować bezpośrednio. Tak, od lipca ma się też nie spotykać z tymi, którzy nie będą zaszczepieni. Tak. No właśnie, no naprawdę niezwykła pozycja, niezwykłe stanowisko prezydenta miasta. Jak mówię, wpisujące się w pewną lewicowo-liberalną narrację, antywolnościową, pokazująca pewną prawdę o tych ludziach, którzy właśnie tego rodzaju wartości wyznają. No bo z jednej strony dzisiaj pan prezydent występuje w Dniu Świadomości Wykluczeń. Bardzo przepraszam, to jest jakiś taki nowy dzień, który ma zwrócić uwagę na wykluczonych, osoby niepełnosprawne. No, bardzo ważna inicjatywa, rozumiem ją, tak, że powinniśmy w pewnych dniach szczególnie dużo mówić na jakiś temat. No tutaj ten temat wykluczonych. No dobrze, ale pan prezydent z dumą występuje w spocie, który dziś widzę w internecie, że on jest właśnie za podawaniem ręki, za informowaniem, za otwartością na wszystkich obywateli, także tych wykluczonych społecznie, w związku ze swoim stanem zdrowia. No tak, a jak nazwać to inaczej, jak nie hipokryzją, gdy równocześnie takie sankcje
wobec osób, które mają inny pogląd na szczepienia. Nie mój pogląd, nie pana prezydenta, ale no po prostu zwyczajnie inny, jak to u ludzi bywa. Może idąc tym tropem i tropem swojej koleżanki z Chicago, czy powiedzmy podobnego samorządowca, zacznie robić na przykład konferencje prasowe, na których będzie wykluczał dziennikarzy niezaszczepionych, prawda? Tak, wypraszam z konferencji, tak. No. Albo na przykład ja tutaj się strasznie boję, bo mam kilka kilo za dużo, może na przykład otyłych wykluczyć, prawda? No, różne mogą być pomysły, to tak samo. Trochę sobie worujemy, ale sprawa jest wbrew pozorom chyba jednak poważna, no bo jeśli to potraktować na poważnie, a prezydenta, wypowiedzi prezydenta Poznania tak powinniśmy przynajmniej, wydaje się, traktować, no to robi się nam jakiś problem chyba. Robi się poważny problem, to nie jest nowy problem. Ja obserwuję też dyskusje w mediach społecznościowych, co myślą o tym obywatele. Słowo arogancja, słowo hipokryzja, przewija się jak mantra w tych komentarzach. Tak. To jest jedno. Tak, rzeczywiście, nawet z najdelikatniejszych. Jesteśmy w radio, więc nie używamy tych najmocniejszych sformułowań. No ale ja bym to nazwał przede wszystkim pewną niedojrzałością, bo teraz, panie redaktorze, no popatrzmy na sprawę już tak brutalnie, politycznie, makiawelicznie. No to przecież pan prezydent zniechęca do siebie grono obywateli. No cóż to za dyplomata, który w ten sposób w demokratycznym państwie, w demokratycznym mieście, no w ten sposób traktuje część inaczej myślących obywateli. To jest albo droga do jakiegoś zamordyzmu, albo jakaś pewność siebie nieuzasadniona, że po prostu i tak wygra wybory, no albo zwyczajna głupota i niedojrzałość. Myślę, że to jest taka po prostu niedojrzałość pana prezydenta polityczna, no bo po co wykluczać tych ludzi, po co antagonizować tych ludzi? Lepiej im coś tu wytłumaczyć? Tak, już nie mówiąc o tym, że to my jesteśmy jego klientami, tylko raczej on jest wynajętym przez nas urzędnikiem, któremu większość mieszkańców powierzyła tę funkcję i to w naszym imieniu ma pracować i dla nas pracować, więc być może te pomysły odmawiania spotkań z petentami, czy być może z obywatelami niezaszczepionymi, by ich nie przyjmować, to właśnie wystawiają mu tak naprawdę żółtą kartkę. No. Ja czy tam czerwonym, zastrzegłem, że tutaj troszeczkę odwracam sytuację i wypowiadam się makiawelicznie, prawda? Tak. I dlatego tak postawiłem pana prezydenta versus obywatele, że oni są klientami jego. No tak jest, jak pan mówi. To on jest przez nas, że tak powiem, ukonstytuowanym bytem i to ta sytuacja jest nieco odwrotna. Jest odwrotna. Więc to jest cała prawda o tej sytuacji. Nie wiem, ta wielka gafa, którą popełnił i którą star się tymi hipokrytycznymi wystąpieniami, tak jak na tym dzisiejszym dniu świadomości wykluczeń, czy pomocy, czy wiedzy o wykluczeniach, no to odwrócenie tego takimi hipokrytycznymi wystąpieniami zdaje się jest niemożliwe. I myślę sobie, że będzie to panu prezydentowi na długo zapamiętane. Może za bardzo się wczytał w uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha, która, jak słyszeliśmy, została przyjęta i mówi o tym przymuszaniu do obowiązkowego szczepienia, chociaż to też trzeba dodać od razu, według ekspertyz prawnych, na przykład Instytutu Ordo Iuris, no nie ma takich podstaw prawnych. No i teraz pytanie, czy samorządy w ogóle powinny się w takie rzeczy bawić, no powiem. No to jest klasyczne wychodzenie przed szereg. Nie ma takich podstaw prawnych, a jeszcze dodajmy, że żyjemy w Polsce. Polacy są narodem bardzo specyficznym, miłującym wolność i nakazywanie im czegokolwiek jest działaniem samobójczym dla polityka. No i nakazywanie, no ale właśnie, tutaj jeszcze dodajmy tą sprawę, że no nie mają takiej możliwości prawnej, prawda? No to jest takie pustosłowie. Ja rozumiem, że szczepienia są potrzebne i jak mówię, jestem sam w nurcie tych namawiających do szczepień. Sam się zaszczepiłem, zrobiła to też moja rodzina w ostatnich dniach i doskonale to rozumiem, ale też patrzę na świat taki, jakim on jest. W Polsce najmniej ludzi w Europie się szczepi. Jest jeden z krajów, gdzie najmniej tych szczepień jest. Jeżeli w krajach Beneluxu szczepi się na grypę co roku 70%, to u nas niespełna 10% to jest sukces. Więc przekroczenie
tego masywu górskiego i wytłumaczenie ludziom, że należy się szczepić, no jest zadaniem dla polityka niezwykle trudnym. No i myślę, że niemożliwy. Lewicowiec, który zapomniał albo może nie zna pojęcia wolności. Ale pan wie, jak się ma, może jak się ma ta budowana przez, no jakby nie patrzeć, wiceprzewodniczącego też wielkopolskich struktur Platformy Obywatelskiej, czyli prezydenta Poznania, tego stowarzyszenia dla samorządowców. Czy to jest taka łódeczka, na której chciałby odpłynąć delikatnie w razie to zatopienia już kompletnego PO pan prezydent? No, każdy brzytwy się chwyta tonący. Pani Gronkiewicz-Waltz bodaj dziś rano czy wczoraj powiedziała, że widzi scenariusz jednocyfrowego wyniku Platformy Obywatelskiej. To jest sytuacja niezwykła, to jest sytuacja kryzysowa dla tej formacji. No i trudno się dziwić, że prezydent sobie jakąś taką trafę ratunkową kleci. Ale to trzeba mu sobie jedno oddać, że musiał mieć dobrego nosa, że zrobił to już jakiś czas temu, już wtedy przewidywał chyba katastrofę. Przewidywał tą piękną katastrofę, jak niektórzy mówią, cytując Greka Zorbę. No ale właśnie, pytanie, czy już rozmawialiśmy o tym, czy to jest w ogóle skuteczna konstrukcja, czy ta konstrukcja przetrwa próbę polityczną, bo dotąd te samorządowe figury, no niestety nie udawały się, tak, że ten autorytet samorządowców nie przekłada się na ogólnopolską politykę, no i te wybory przegrywają tego rodzaju byty. Jest jeszcze jedno ciekawe pytanie, no bo wierchuszka Platformy Obywatelskiej widać, że się dzieli to dosyć mocno, ale na dołach jakoś mam wrażenie cisza. No pytanie, czy zacznie się to zmieniać, pana zdaniem? No, musi się zacząć zmieniać, bo w tym garnku wrze. I teraz rzeczywiście, no albo coś się wydarzy, nastąpi jakaś niezwykła metamorfoza i to jest ostatni moment. Proszę zapamiętać naszą rozmowę. Uważam, że to jest ostatni moment na taką metamorfozę. Jeśli zasadnicze zmiany w Platformie nie odbędą się w najbliższych tygodniach, no to czy to będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie miała rację. To Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie miała rację jako wróżka. No i to będzie kolejna taka partia, która właśnie podzieli los no takich właśnie bytów, w których ona i też była, prawda? Unia Wolności, Kongres Liberalno-Demokratyczny, AWS. No, być może tak to jest w polskiej polityce, że jest ten termin ważności, pewne idee się wypalają, pewni działacze tracą energię, tracą już tą kreatywność, tą siłę woli. No i te partie zamierają. Prawdopodobnie obserwujemy to w Platformie. Tym bardziej jest to ciekawe i jest przynajmniej co komentować. Bardzo panu dziękuję za tę refleksję i za ten komentarz. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pana. Dobrego popołudnia. Dziennikarz, publicysta, prezes zarządu portalu nowypoznań.pl Piotr Baryłkowski był gościem Wielkopolskiego Południa z Radiem Poznań.